Ziemie Jałowe, zagłębiowski konwent postapokaliptyczny. Na ziemiach jałowych spotkasz mnóstwo ludzi. Weźmiesz udział w punktach programu. Napotkasz wymyślne naczynia. Wyśpisz się w czystych sleep roomach oraz odbędziesz niesamowitą podróż do wnętrza siebie. Na ziemiach jałowych poznasz co to... Krwawy i emocjonujący sport, podczas którego można zebrać w pierdol. Na ziemiach jałowych będziesz robić rzeczy głupie i rzeczy bardzo głupie. Podczas ziem jałowych zagłębiowskiego konwentu postapokaliptycznego poznasz Roberta Schmidta, Michała Gołkowskiego, Darka Kocurka, Lotara oraz Lorda Humongousa. Humongousa, oddajcie pani, wyjadajcie w pokoju! Potrzebujemy cię! O nie! A ty możesz stwarz? Wiem, co to wszystko oznacza! To jest to twoja wina! Nasz lord chciał nam powiedzieć, że jesteśmy świetni! Mamy dalej grabić i mordować na pustkowiu! Na ziemiach jałowych w zagłębiowskim konwencie postapokaliptycznym weźmiesz udział w imprezach, których nie chcesz pamiętać. Jeśli boisz się, że na ziemiach jałowych zagłębiowskim konwencie postapokaliptycznym są sami faceci, to się mylisz. Bardzo się mylisz, niesamowicie się mylisz, ale czekaj, to jeszcze nie wszystko. Na ziemiach jałowych zobaczysz, jak wygląda obóz łowców niewolników i poznasz prawdziwy strach. Tylko wzgorzel końskie gówno jest prawdziwe, możesz spojrzeć na świat za krat, wyjść ze znajomymi na jeden, albo dwa, albo trzy długie spacery i złapać zwiechę podczas udzielania wywiadu. Zagłębiowski konwent postapokaliptyczny Ziemie Jałowe da Ci zastrzyk pozytywnej energii, dzięki któremu będziesz w stanie stawić czoła wszystkim niebezpieczeństwom i być może nie wylądujesz na cmentarzu. Na ziemiach jałowych stawisz czoła oszalałemu cyberburmistrzowi i wyprodukowanym przez niego w podziemnych fabrykach oddziałom OMOZ-u. Pamiętaj, ziemie jałowe, zagłębiowski konwent postapokaliptyczny i spiesz się, bo inni cię wyprzedzą! Przed przyjazdem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do informatora bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy konwent niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.